Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast szósty set, odcinek numer 23. Udało nam się teraz zebrać znów w pełnym składzie. Z tej strony Filip Kurfanta, wraz ze mną są Michał Kwiatkowski, a także Piotr Złoch. Powiemy tym razem trochę o Lidze Mistrzów, dlaczego Final Four Ligi Mistrzów odbędzie się w Kazaniu i jakie są tego skutki, dla kogo losowanie Ligi Mistrzów okazało się korzystne. Opowiemy też o polsko-polskich pojedynkach w europejskich pucharach, a także m.in. dlaczego polskie kluby mogą nie być lubiane np. w Salonikach i w Rozelare. Drugą część odcinka poświęcimy plus lidze. Wciąż otwarta walka o pierwszą szóstkę, chyba nawet dla czarnych radom, ale już raczej bez GKS-u Katowice. Zastanowimy się, czy Duffy z PM Kielce można już wykluczyć z walki o pozostanie w plus lidze i dokąd trener Daszkiewicz posłał swojego atakującego. Powiemy też, jak wygląda sytuacja sekoresowi na środku siatki i czy Resowi po transferze Chinen Jeze rozkwierać będą limity obcokrajowców oraz na przykład co niepokoi w MKS-ie Będzin. Na początek może rzeczywiście zacznijmy od tych europejskich rozgrywek. Poznaliśmy w zeszłym tygodniu gospodarza w Final Four Ligi Mistrzów. Okazuje się, że tym razem turniej finałowy odbędzie się w Kazaniu. Poznaliśmy też wyniki losowania, do tego za chwilę wrócimy. Zanim Kazan po raz pierwszy będzie gospodarzem turnieju finałowego, władze klubu do tej pory niezbyt chętnie brały się za organizację jakiś imprez. Tłumaczone jest w ten sposób, że na drużynie z Kazania ciąży duża presja, a jako przykład tego w Rosji podaje się rok 2012, gdzie Zenit Kazan miał być gospodarzem, był gospodarzem turnieju finałowego Pucharu Rosji i oni odpadli już w ćwierćfinale. Od tamtej pory zespół z Kazania nie zorganizował żadnego turnieju. No i właśnie jako jeden z takich negatywnych aspektów tego wyboru jest to taka presja ciążąca na Zenicie. Co wy o tym sądzicie? No właśnie pytanie, czy to jeszcze jest jakaś dodatkowa presja, czy może być w ogóle dodatkowa presja na Zenicie, bo tak czy tak to jest zespół, który zawsze będzie walczył o zwycięstwo, tak? No i zawsze jest w zasadzie faworytem do zwycięstwa. W Lidze Mistrzów do tej pory sobie z tym radził. W zasadzie to chyba bardziej oni jakby gdzieś przemycali, tak to nazwijmy, swoje zastrzeżenia co do tego, kto tam jest gospodarzem, jeśli chodzi o rozgrywki klubowych mistrzostw świata i tam się tłumaczyli. Natomiast w Europie, no, gdzie się ten turniej nie odbywał, to nie zawsze praktycznie w ostatnich latach wygrywają wszystkie te europejskie turnieje. Czy to jest Polska, czy to są Włochy? Nie wiem, nie sądzę, czy do końca faktycznie tutaj tkwi problem, czy po prostu, no nawet jeżeli ma się, jak niektórzy mówią, budżet bez dna, to jednak gdzieś te pieniądze liczyć trzeba i skoro nie było problemu dla Zenitu, żeby turniej nie organizować, a mimo wszystko się rok w rok kwalifikować, a później wygrywać, to może po prostu nie było uzasadnienia ekonomicznego takiej decyzji. Tylko z drugiej strony, co zmieniło te decyzje w tym roku. Czy taka dodatkowa presja być może na Zenicie ciąży z tego względu, że oni mają teraz serię trzech wygranych w Lidze Mistrzów z rzędu. Wygrywali te rozgrywki trzy razy z rzędu, podobnie jak niegdyś Trentino. I teraz jeśli wygraliby czwarty raz, to pobiliby pewnego rodzaju rekord. Także być może z tego względu ciąży na zespole z Kazania dodatkowa presja. A może właśnie z tego powodu postanowili pomóc sobie i zorganizować właśnie ten czwarty turniej, który z rzędu mogliby wygrać, powiedzmy, rok po roku. No, kto wie? Znaczy, no tak, ja myślę, że można by to w ten krótki sposób uciąć, że jak się jest w bardzo dobrej formie, to hala nie przeszkadza i różnie można to rozpatrywać. Być może ileś tam tysięcy kibiców wspierających zespół gospodarzy po prostu im pomoże, a ta presja nie będzie jakoś bardzo odczuwalna. No a odnośnie właśnie tej liczby kilku tysięcy kibiców, Zenit nie zagra w swojej hali, tej takiej, gdzie gra na co dzień swoje spotkania, czyli w Centrum Sportu w Kazaniu. Natomiast turniej będzie w Basket Hall, również w Kazaniu. Podyktowane jest to m.in. tym, że Basket Hall ma pojemność ponad 7 tysięcy kibiców, dlatego właśnie m.in. zdecydowano się ten turniej rozgrywać tam. No hala nietypowa, hala, w której Zenit na co dzień nie gra, no to jest trochę kasus Krybełchatów, która w Atlas Arenie rozgrywa mecze Ligi Mistrzów, gdzie na co dzień jednak stacjonuje w Bełchatowie. Bełchatowie trenuje i w Bełchatowie rozgrywa zdecydowaną większość spotkań ligowych, tam bardzo sporadycznie w Atlas Arenie się te mecze ligowe zdarzały. No tutaj na pewno atutem Kazania ta znajomość hali nie będzie, a znajomość hali na pewno w wykonywaniu trudnych zagrywek pomaga, chociaż z tego co ja wiem, to Zenit Kazań akurat potrafi serwować, myślę, na wielu halach i udowadniał to już wielokrotnie, więc nie wiem, czy to będzie aż taki minus. Ja to jeszcze miałem taką jedną myśl, że kto wie, czy to nie jest jedna z ostatnich takich imprez, które w Kazaniu będą się mogły odbywać, bo nie wiemy, czy finalnie Gazprom nie przekieruje jednak części tych środków finansowych w kierunku drużyny Sankt Petersburga, bo już się wspomina o tym, że Wilfredo Leon przecież odchodzi, bądź też ma dobre oferty z Włoch. Właśnie tutaj w zasadzie można powiedzieć, że przeczytałeś to w moich myślach, bo tak też pomyślałem.
Czy to też nie jest gdzieś związane z tym, że no tajemnicą Poliszynela jest, chociaż oficjalnego potwierdzenia chyba jeszcze wciąż nie mamy, że Wilfredo Leon z Kazania odchodzi. No i pewna epoka też się kończy i możliwe, że właśnie tę piękną, najpiękniejszą w historii klubu epokę chcą zakończyć jeszcze takim po prostu no, mocnym akcentem, mocnym uderzeniem i zdobyciem tego też historycznego, rekordowego czwartego tytułu z rzędu właśnie na własnym terenie, żeby kibice, wreszcie nie jakaś tam mała garstka, która zawsze gdzieś się wybierała na te turnieje, tylko wszyscy kibice z Kazania i z okolic mogli się tym cieszyć faktycznie u siebie, no bo nawet jeżeli nie we własnej hali, no to wciąż we własnym mieście. Myślę, że może to być jakiś też powód. Bardzo możliwe, że jest to jednym z powodów dlaczego tam właśnie będzie turniej finałowy. Ty, Piotrek, mówiłeś o tym, że Skra Bełchatów swoje spotkania rozgrywa w Łodzi, natomiast to, że gospodarz Final Four nie gra tego turnieju de facto w swojej takiej hali, w której grają na co dzień, to nie jest taki odosobniony przypadek, bo w zeszłym roku turniej był w Rzymie, gospodarzem była Perugia. 2 lata temu turniej był, jeśli się nie mylę, to był turniej w Krakowie, który organizowała Resowia. Kędzierzyn Koźle grający w Opolu swego czasu również. O, to Nowosybirsk w Omsku. Można by wymieniać i tak, wymieniać, tak, prawda? Tak, to jest dosyć chyba powszechny przypadek. Tym razem po części pewnie przez to gramy też w Kazaniu, że nieoficjalnie wiadomo, że nikt inny organizacji tego turnieju się po prostu nie podjął. Kwota wpisowego, tak to nazwiemy, 250 tysięcy euro, to na pewno nie jest mało dla klubu siatkarskiego. Jedziemy do Rosji, będzie to na pewno wyczekiwana wycieczka dla polskich klubów, bo przecież rzeczywiście fajnie byłoby tam w tym turnieju zagrać. Myślę, że wyniki losowania są takie, że bardzo możliwe, że jakąś polską drużynę w tym turnieju zobaczymy. Co wy o tym sądzicie? No na pewno zobaczymy którąś polską drużynę w walce o ten awans. To wiemy na 100%, no bo mamy polską parę, czyli albo Zaksa, albo Jastrzębski zmierzą się z którymś z niemieckich klubów, albo Berlinem, albo Friedrichshafen właśnie o prawo wjazdy do Rosji. No dużo trudniejsze zadanie przed Skrą Bełchatów, przy czym Skra ma z kolei tak, że jakby ten pierwszy płotek jest znacznie wyższy i trudniejszy, a później powinno być już teoretycznie nieco łatwiej, bo na początek Lubę, a dalej dopiero czeka, no albo Szomą, no znowu łatwiej, no jakby dotychczasowe wyniki wskazują, że wcale z takim Szomą łatwiej by nie było. Albo Trentino z kolei 2 razy pokonane przez Zaksę. Także no tu na co warto zwrócić uwagę, bo no mówi się i w sumie trudno się dziwić powszechnie, że PGS Kra zdecydowanie najgorzej z polskich klubów trafiła, ale po pierwsze któryś z polskich klubów musiał gorzej trafić, no nie było to po prostu możliwe, żeby wszystkie trafiły aż tak dobrze, ale mimo wszystko Skra dalej w swojej tercji nie ma ani jednego zespołu, który wygrał grupę i na to chyba się raczej uwagi nie zwraca. A myślę, że warto. Jastrzębski Węgiel z Zaksą, potencjalnymi rywalami w walce już o Final Four, Berlin Recycling Volley z VfB Friedrichshafen. Zwraca uwagę również no, dość słaba postawa tureckich drużyn akurat w tej edycji Ligi Mistrzów. Turcy, którzy byli awizowani jako liga, która gdzieś już Polskę dogania, wyprzedza być może. No tutaj Fenerbahce i Arkas to naprawdę bardzo słabe wyniki w fazie grupowej. Tam w zasadzie, nie wiem, jedno zwycięstwo na 12 spotkań. Halkbank jako jedyny uratował. A nie, przepraszam, Arkas i Fenerbahce nie wygrały ani jednego meczu. I powiem nawet więcej, zdobyły jeden punkt na 18, na 36 możliwych sumarycznie, jeżeli chodzi o te dwa zespoły. No to Halkbank Ankara trochę uratował honor tureckich drużyn. No i wyszli z grupy. Ale grupy również, jak to się czasem określa, grupy śmiechu, może za dużo powiedziane, może to zbyt ostre określenie, ale na pewno najsłabszej grupy, no bo VfB Friedrichshafen, zwycięzca tej grupy, to chyba jest jednak najsłabsza drużyna, która na tym pierwszym miejscu się znalazła. No Halkbank raczej wyszedł z tej grupy słabością PAOK-u Saloniki i Finów z Ford Store Levoranta, debiutantów w końcu w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No i właśnie ta turecka słabość trochę przykuła moją uwagę. No i ja Halkbankowi specjalnych szans nie daję akurat w starciu ze swoim rywalem, a tym rywalem będzie, jeżeli dobrze kojarzę, Perugia, tak jest. W kontekście losowania właśnie myślę, że ogólnie obsada tych playoffów w tym sezonie jest chyba najsłabsza od lat. Między innymi właśnie na pewno przez to, że Zenit Kazań przeskoczył od razu do turnieju finałowego i nikt na ten zespół trafić po prostu nie mógł. Oprócz tego z perspektywy polskich zespołów
wydaje mi się, że bardzo korzystne jest to, że udało się uniknąć właśnie Perugii, że z Perugią zmierzy się Halbang Agaranie, który jest z polskich zespołów, bo wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to zdecydowanie najmocniejszy zespół tych playoffów, bo Lube ma pewne swoje problemy. Tutaj się z tobą Joasia Wyrostek nie zgodzi na pewno, bo widziałem na Twitterze, że ona stawia, że jednak z tamtej pierwszej tercji, tak to nazwijmy, do Final Four jednak awansuje Nowosybirsk. No to myślę, że tak nie będzie. Ja jednak stawiałbym na Perudzie, a ciekawy jestem, jak ten zespół z Nowosybirska się będzie w stanie odbudować, bo na razie jednak dużo mają problemów. Odejście Grozera to jedna sprawa, ale druga sprawa jest też taka, że oni ostatnio przegrali też dość zaskakujące spotkanie w lidze. Także no tam chyba nie jest na razie za ciekawy z formą, ale na pewno potencjał mają, chociażby w zagrywce. Także jeśli będzie siedzieć zagrywka, to pewnie będą mogli bić się z każdym. Natomiast wracając jeszcze do Perugii, ten zespół niewiele się zmienił na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów, ale wydaje mi się, że coś takiego, co może niezauważalne gołym okiem, tam była duża taka wyrwa na pozycji libero i chyba nie jest przypadkiem to, że Andrea Giovi odszedł z Perugii i trafił do drugiej ligi włoskiej. Na jego miejsce trafił Max Colaci i jak dla mnie to jest ogromne wzmocnienie przyjęcia zespołu Bernardiego, bo wiadomo, jak się ma na przyjęciu Zajcewa i Rasera, no to jednak wsparcie w postaci libero jest bardzo pożądane i moim zdaniem zrobili świetny ruch, wymieniając Giovi'ego na Colaciego i jak dla mnie na razie to jest zdecydowanie zespół we Włoszech numer jeden. Powiem ci jeszcze, przerwę ci na moment, Filipie, powiem tylko tyle, no myślę, że w Bełchatowie zwłaszcza zdają sobie sprawę, jak bardzo warto mieć klasowego libero w momencie, gdy powiedzmy przyjmujący, akurat jeśli chodzi o elementy defensywne, nie są może gdzieś najlepsi, najbardziej utalentowani. Czy sugerujesz, że takiej postaci w tym momencie w drużynie Bełchatowa nie ma? A może nawet sugerujesz to, że od odejścia Pawła Zatorskiego takiej postaci również nie ma? Ostatnio jak w Skra Bełchatów była Final Four Ligi Mistrzów, to na libero grał jeszcze Ferdinand Thiele, także być może to jest jakiś tam znaczący sygnał, ale to tak może pół żartem, a z kolei też... A Ferdinanda Thiele to akurat chyba najlepiej zapamiętałem z tej krótkiej, którą zagrał z Karolem Kłosem, z tego co pamiętam i to jakoś tak, to mi utkwił. Nie mówię, że to był zły libero, ale to chyba też nie aż ten poziom. Tak, a z kolei jeszcze też trochę mi się tutaj, że powiem, gęba cieszy, bo przypomniałem sobie, co przed meczem z Chamon powiedział Bartosz Bednosz. On powiedział, że Skra ma bardzo dobre przyjęcie, co moim zdaniem bardzo celnie trochę wyszydził Wojciech Drzyzga, mówiąc, że jak to usłyszał, to musiał sobie przyczyścić uszy, bo szczerze powiedziawszy, ja nie mam pojęcia, o jakim przyjęciu mówił Bartosz Bednosz. Nie wiem, ja się po prostu z tym kompletnie nie zgodzę, że Skra ma bardzo dobre przyjęcie i to jak dla mnie jakaś po prostu pomyłka. Może po wygranym meczu ktoś... Tak, może jakieś bardzo dobre przyjęcie tam mają, to rzeczywiście może tak, bo to... Albo przyjęcie napojów wyskokowych właśnie, może... Może w ten sposób. No dobra, no to tak może zamykając ten temat Ligi Mistrzów, kto w Final Four z tych tercji według was? No ja myślę, że Perugia, Lube i Zaxa. No, ja nie będę tutaj oryginalny, uważam, że to są trzy drużyny, które wyrastają nad pozostałe drużyny w swoich ćwiartkach, czy znaczy tercjach w zasadzie. No Zaxa to może tutaj mały znak zapytania, co z samym Dero, bo z samym Dero to Zaxa jest zdecydowanym faworytem. Bez Sama Dero myślę, że jest po prostu faworytem, no ale już na pewno nie takim oczywistym. Myślę, że dla polskiego zespołu długo może nie być prostszej ścieżki awansu do Final Four, dlatego też stawiam rzeczywiście na Zaxę, która na dzień dzisiejszy jest zdecydowanie mocniejszym moim zdaniem zespołem od Jastrzębia, przynajmniej w obecnej formie obu zespołów. Oprócz tego, tak jak ty, Piotrek, mówiłeś, czyli Perugia, Lube, Zenit, uzupełni czwórkę finalistów. No ja tutaj Ameryki nie odkryję, rzecz jasna, natomiast jeszcze na dwie rzeczy, w zasadzie jedną rzecz, ale w dwóch przypadkach chciałbym zwrócić uwagę. No wiemy jednak, jak istotne są jakby rozkład meczów, tak? I to, kto gra rewanż u siebie, bo no nawet dostając okrutne baty na wyjeździe, można później u siebie wygrać powiedzmy tam 3-1 w równych setach i mieć jednak wtedy u siebie tego złotego seta na przykład. A to ma duże znaczenie i myślę, że właśnie jeśli chodzi o tą pierwszą tercję i no myślę, że jednak o parę, której wszyscy się spodziewają w tym playoff six, czyli Perugia kontra Nowosybirsk, no to tutaj bardzo duże znaczenie może mieć właśnie to, że to w Rosji będzie się odbywał rewanż. No i jeżeli się wstrzeli wtedy Lokomotiv z zagrywką, no to może mieć duże problemy Perugia, mimo że, no nie ukrywajmy, w tym sezonie jest do tej pory zespołem zdecydowanie lepszym, ale tutaj no akurat można powiedzieć, że playoffy,
rządzą się swoimi prawami, tak? No i faktem jest, że to w zasadzie no, w takim dwumeczu wszystko, co było do tej pory, nawet to pierwsze spotkanie akurat no, większego znaczenia nie ma, bo tak jak mówimy, no, można dostać 0-3 i nie zdobyć nawet 40 małych punktów w meczu, a to dalej drużyny nie przekreśla, to nie jest taka sytuacja jak w piłce nożnej, że przegrywając pierwszy mecz 0-5 już praktycznie jesteś bez szans. Tak, od razu mi się przypomniało w trakcie tego, co ty mówiłeś, finał Pucharu C w zeszłym sezonie. Trentino zmierzyło się tam z Tours, u siebie we własnej hali wygrali 3-0, natomiast na wyjeździe przegrali spotkanie i przegrali też złotego seta. I ostatecznie Francuzi zdobyli to trofeum. To teraz sobie myślę, że to jest taki ciekawy aspekt, że Trentino będzie mogło się Francuzom, chociaż oczywiście innemu klubowi, Chamonix, zrewanżować. To ja jeszcze na zakończenie ugryzę mecz Jastrzębskiego Węgla z Zaksą Kędzierzyn-Koźle od trochę innej strony, a mianowicie, które ze spotkań polskich drużyn, takich bezpośrednich dwumeczów, najbardziej wam zapadł w pamięć w historii, nazwijmy to, ostatnich 5 czy 10 lat, bo tych też starć bardzo dużo nie było. Powiedzmy uwzględniając te, nazwijmy to, czasy nowożytniej siatkówki z profesjonalną ligą piłki siatkowej w Polsce, to czy utkwił wam w pamięci jakiś konkretny dwumecz, który z Polski, pomiędzy polskimi drużynami, który gdzieś tam, nie wiem, wzbudził was jakieś emocje większe, mniejsze? Znaczy, we mnie emocje wzbudził dwumecz Resowi z Jastrzębskim Węglem chyba 4 lata temu bodajże. Resowia wydawałoby się trochę mocniejsza kadrowo od Jastrzębia, dostała, no można powiedzieć, chyba lanie, przegrywając na wyjeździe chyba 3-0 i we własnej hali 3-1. Natomiast ja pamiętam te dwumecze między innymi dlatego, że kontuzjowani byli obaj libero Rysowi, na libero grał wtedy Nikołaj Pęczew, a rezerwowym był młodziutki, młodszy o te kilka lat, wtedy jeszcze Mateusz Masłowski, a z kolei, gdy już wszystko było rozstrzygnięte, to na ataku Andrzej Kowal postawił na Wojciecha Grzyba, to stąd pamiętam ten dwumecz na pewno bardzo dobrze. I Wojtek Grzyb się wtedy bardzo dobrze w tym momencie spisał przez te 2 sety, bo to jakoś chyba tak było, że miał 2 sety możliwość zaprezentowania się, natomiast no więcej tego było, bo był i co prawda nie dwumecz, ale mecz Resowi ze Skrą w półfinale w Berlinie. W sumie oba te spotkania pamiętam, bo i na tym meczu w Jastrzębiu, właśnie w ramach Ligi Mistrzów byłem na trybunach w Jastrzębiu i też właśnie na tym półfinale byłem w Berlinie na hali, także to akurat bardzo dobrze pamiętam te spotkania. No ja natomiast też pamiętam 2 takie rywalizacje w tych pucharach niższych. Raz to był na pewno Puchar Challenge, drugi raz już teraz z głowy nie jestem w stanie stwierdzić, czy to był Puchar CEF, czy Puchar Challenge, czy to jeszcze były czasy, kiedy mieliśmy Top Teams Cup. No właśnie, pamiętacie może o jakie mecze mi chodzi? Częstochowa z Warszawą w finale Pucharu Challenge, przypuszczam. Tam chyba Częstochowa wygrała. Chyba z Radkiem Panasem jako trenerem? Trochę jak przez mgłę pamiętam, ale pamiętam. Tak, trochę moją myśl wyprzedziłeś, Michale, bo ja faktycznie chciałem zwrócić uwagę akurat na ten nietypowy, może poza mainstreamem europejskich pucharów meczu, czyli właśnie o tym meczu Częstochowy z Warszawą. A ten drugi mecz, Michale, to tak mi się wydaje, że mówisz o pojedynku AZS-u, wtedy PZU jeszcze, AZS-u Olsztyn z Jastrzębskim Węglem. Chyba taki właśnie dwumecz pamiętam. Też bardzo zacięty, też tam chyba tiebreaki były, no ale to Jastrzębie wtedy pokonało Olsztyn i awansowało dalej. Tak, ja mi ten dwumecz zapadł w pamięci też dlatego, że żeby rozegrać mecze właśnie europejskich pucharów pomiędzy Jastrzębiem a AZS-em Olsztyn, trzeba było przełożyć mecz ligowy pomiędzy Jastrzębiem a AZS-em Olsztyn. Takie to były czasy, nawet się zastanawiano, czy nie można zrobić czegoś w rodzaju 2 w 1, no ale oczywiście ze względów regulaminowych nie było to możliwe. No tak, tak, tam wtedy właśnie chyba Jastrzębie awansowało. Także no w sumie w takich właśnie pucharowych wewnątrzpolskich starciach, no to w tych ostatnich latach, jeżeli oczywiście o czymś nie zapomnieliśmy, to mamy no dwie takie sytuacje, jeśli chodzi o Jastrzębie i 2 razy zwycięstwa. Także akurat pod względem takim historycznym, no to Zaksa ma się czego obawiać. A ty, Michale, mówiłeś teraz o tym, że trzeba było przełożyć spotkania ze względu na te puchary, to teraz tak pół żartem sobie skojarzyłem sytuację, że przecież Skra nie za bardzo ma kiedy zagrać mecz rewanżowy w lidze Zeniko Warszawa, no i biorąc pod uwagę, że raczej faworytem w starciu z Lubem nie są, to może plus jest taki, że jeśli by się nie życzy tego Skrze, ale i noga powinęła i odpadli już w pierwszej rundzie play-off, no to zwolnią się 2 terminy dla tego klubu na rozegranie meczu z Warszawą. No tak i w sumie, jeżeli jednak to Lubę przejdą, no to tam naprawdę może być duży problem, żeby jakiś termin wygospodarować. Aczkolwiek ja pamiętam czasy, kiedy Skra w jednym sezonie
Już no, nie przypomnę sobie, jaki to był sezon dokładnie, ale tydzień po tygodniu rozgrywała dwa mecze dzień po dniu, gdzie najpierw właśnie chyba w środę grali mecze Ligi Mistrzów, a następnego dnia już w czwartek rozgrywali raz, był to mecz, pamiętam, wyjazdowy z AZS-em Częstochowa, wtedy przegrany dość gładko, bardzo niespodziewanie, a raz był to mecz z kolei u siebie z AZS-em Olsztyn i ten z kolei gładko wygrali. Także no może w taki sposób ewentualnie będą się tutaj ratować, aczkolwiek no wiemy, że ten mecz z Oniko znacznie wyższej wagi niż było to wtedy, kiedy, bo to były chyba czasy, kiedy jednak Skra dość wyraźnie dominowała w naszej lidze. A jeszcze zapytam was na koniec, już kończąc temat, no jak, czy wiecie, dlaczego za polskimi klubami, zwłaszcza za Skrą i za Jastrzębskim, mogą nie przepadać w Rozelare i w Salonikach? Wiem. Mi z kolei wydaje się, że ja wiem, ale nie powiem. No to Filipie, powiedz, jaka jest twoja teza. Znaczy nie, no ja przypuszczam, że po prostu tam nie przepadają za polskimi klubami, ponieważ to, że i Jastrzębski Węgiel i Skra Bełchatów przegrały swoje spotkania w Wizemiszczu, sprawiło, że ani Knak Rozelara, ani PAOK Saloniki nie uzyskały awansu z fazy grupowej, no i musiały się pożegnać z rozrywkami. No i masz rację, i o ile PAOK-u to mi aż tak bardzo nie żal, no bo oni w sumie tę grupę mieli naprawdę słabą i mogą tylko sobie pluć w brodę, że stracili powiedzmy jedno zwycięstwo, tak, na drużynie z Finlandii i przez to w sumie nie weszli dalej. O tyle bardzo jest mi żal Knaka, no bo no, trafili do niesamowicie trudnej grupy, bo mieli tam i Perugię i Lubę, mimo to zdołali jeden taki punkcik urwać Włochom i to był taki punkcik, który dawał im właśnie nadzieję, że może jeszcze zdołają wyjść z trzeciego miejsca, no ale żeby tak się stało, to Iskra i Jastrzębie musiały zdobyć komplet punktów w tej ostatniej kolejce, a wiemy, że to się nie udało. Nie udało się nawet wygrać żadnemu z polskich klubów, co z kolei było właśnie warunkiem, żeby to PAOK wyszedł dalej. No i efekt jaki był, no to każdy widzi, tak? Czyli ani Knaka, ani PAOK-u nie mamy w dalszej fazie. Tutaj zwłaszcza, tak pisałem też na Twitterze, zwłaszcza Szymon Romać, który przecież wchodząc na zmianę zadaniową na zagrywkę przy piłce meczowej mógł wyrzucić Szomą i jednocześnie dać awans PAOK-owi. No to posłał tę zagrywkę już bodaj w siatkę albo daleko w aut. W każdym razie no nie była to udana próba i tak się zaśmiałem, że raczej na wakacje do Salonik to Szymon Romać w najbliższym czasie nie pojedzie. No, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Nie sądzę, żeby akurat tych 100 fanów zainteresowanych siatkówką w Salonikach jakoś specjalnie mogło tutaj zagrozić Szymonowi Romaciowi. No ale kto wie, no może akurat jakaś zadra w sercach fanatycznych kibiców PAOK-u gdzieś jeszcze się znajduje. 100 fanów PAOK-u i 100 fanek Nikołaja Ucikowa. No właśnie, a tak Filipie, był moment, kiedy powiedziałeś, że zwłaszcza w ostatniej dyspozycji Zaksa jest zdecydowanym faworytem w starciu z Jastrzębskim, no to właśnie może o tej ostatniej dyspozycji i o tym, co się wydarzyło w ostatni weekend w Plus Lidze, no bo tutaj w zasadzie, tak jak zapowiadaliśmy zresztą w poprzednim odcinku, kolejny bardzo ważny tydzień, kolejna bardzo ważna kolejka, jeśli chodzi o rywalizację, o to szóste miejsce. No i tutaj działo się dużo, działo się na tyle dużo, że no bardzo mocno jakby powrotnie nam się otworzyła ta walka i tak jak w sumie mówiliśmy, że gdzieś zespoły z miejsca od 5 do 8 będą o to walczyć, ale już wydawało się, że no gdzieś Resowia jest blisko tego, żeby w miarę uciec, a z kolei Kuprum jest na naprawdę trudnej pozycji, no to wszystko poszło, jakby potoczyło się dokładnie na odwrót. Chyba możemy tutaj znowu to zwalić na klątwę troszeczkę i no i naprawdę ta walka znowu staje się otwarta. No i zwłaszcza chyba jednak Jastrzębski się nie popisał, jeśli chodzi o te cztery zespoły. Jastrzębski zdecydowanie się nie popisał, bo na tle moim zdaniem wcale nie tak dobrego Kuprum Lubin Jastrzębie nie było w stanie ugrać nawet jednego seta, a momentami wyglądało dość rozpaczliwie, jeżeli chodzi o ich poziom sportowy, bo nie grał tam praktycznie nikt, tak uczciwie mówiąc. Tam nie było ani jednego lidera momentami. No nie, no Maciek Muzaj miał takie momenty w pierwszym, drugim secie, no ale trzeci set to już degrengolada totalna. No i Kuprum Lubin po cichu, a już ma 38 punktów, a 39 punktów Jastrzębie, 39 Olsztyn i 42 Resowia. No i Resowia swojego dorobku z kolei nie powiększyła, dlatego że Resowia przegrała właśnie ze wspomnianym Olsztynem 3-1. Na początku trochę o spotkaniu w Lubinie. Tutaj Michał Masny, MVP spotkania,
pobawił się trochę na środku, bo i Dawid Gunia, i Piotrek Hain często w dość ekwilibrystycznych pozycjach, ale jednak bardzo, czy bardzo, no skuteczni na środku. Dodatkowo jeszcze no mur postawili Lubinianie naprzeciwko skrzydłowym, w szczególności Jastrzębskiego Węgla, no bo tutaj i Maciek Muza, i Salvador Hidalgo Oliva, i Rodrigo Quiroga, no tutaj nikt nie miał łatwo. No i wydaje mi się, że to był ten decydujący taki języczek uwagi, no bo Robert Techt zagrał słabo, Łukasz Kaczmarek zagrał średnio, bo on pierwszy set miał bardzo nieudany, potem już było dużo lepiej, no ale właśnie to ci środkowi tutaj zadecydowali, no i tutaj jeszcze zwróciłbym uwagę na postawę jednego młodego zawodnika, Filip Biegun, zastępujący kontuzjowanego Kifa Puparta, który chyba jakieś problemy ze stawem skokowym, przynajmniej tak nam Maciek Piasecki donosił, a w zasadzie donosił Filipowi, a Filip doniósł nam. No i Filip Biegun, uważam, że to był naprawdę jego bardzo, bardzo dobry mecz. I to był chyba pierwszy tak naprawdę tak udany mecz młodego zawodnika w Lubinie, ale to bardzo dużo pokazuje też o Miłoszu Terziczu, że akurat z Robertem Techtem wydawałoby się, że Miłosz Terzicz by jeszcze pasował, bo to takie zestawienie defensywny, ofensywny, przyjmujący. No a Patrick Diflo postawił na Filipa Bieguna, no i on akurat w tym meczu odpłacił się bardzo dobrą grą i ja powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zbudowany, no i jakkolwiek nie jestem przekonany, czy kiedykolwiek w reprezentacji Filip Biegun zawita, ale takich solidnych średniaków, którzy są w stanie raz na jakiś czas zagrać mecze bardzo dobre, też nam brakuje. Moje zdanie na temat tego spotkania jest takie, że Lubin raczej wygrał ten mecz a słabością Jastrzębia niż swoją jakąś świetną grą. Ty mówiłeś, Piotrek, o tym, że no, Łukasz Kaczmarek rzeczywiście nie zaczął tego meczu dobrze. W pierwszym secie miał jeden z 11 skończonych ataków, potem niewiele swoją skuteczność poprawił. W efekcie tam skończył chyba bodajże z 30-kilkoma procentami, ale to akurat jest do wytłumaczenia tym, co mówił Wojciech chyba Drzyzga, komentując to spotkanie, że on był po anginie, czyli po prostu przechodził chorobę na chwilę przed tym spotkaniem. Filip Biegun dostał w ataku tylko 9 piłek, więc on miał relatywnie łatwiej i na mnie jakoś wielkiego wrażenia tym meczem nie zrobił. Moim zdaniem kiepsko wyglądał w przyjęciu, a z kolei na mnie wywarł pozytywne wrażenie swoim ustawieniem w obronie. Wybronił kilka trudnych piłek, ale jeśli chodzi o elementy defensywne, wydaje mi się, że w przyjęciu był mocno niepewny, a tak rzeczywiście robił wrażenie pod kątem tego, że skończył 7 z 9 piłek, ale... Tak, a jeszcze jeżeli chodzi o ten atak, no to on też dostawał piłki na kontrze i on tam kilka breakpointów jeszcze dołożył i podobało mi się to, że był w tym wszystkim bardzo odważny, w sensie może tutaj też jakaś zasługa trenera, który młodego zawodnika po prostu trochę napompował, powiedzmy wmawiając mu... Jesteś zwycięzcą. Tak, jesteś zwycięzcą i wstaniesz się i podniesiesz i zajmiesz pierwsze miejsce w zawodzie, cytując klasyka, klasyczny film na YouTubie. No i faktycznie Filip Biegun od strony mentalnej to udźwignął, a tak jak mówiliśmy, no na skrzydłach wsparcia nie miał, no bo Robert Tech też specjalnie nie dokładał. Tak się ten dziwnie ten mecz toczył, że w sumie ci, którzy mieli zagrać dobrze w Lubinie, nie zagrali zbyt dobrze. Lubin jako cała drużyna chyba też po prostu, no mnie akurat nie zachwycił. No ale no na tyle Jastrzębskiego Węgla, jeszcze słabszego, wystarczyło to do zdobycia 3 punktów. No a Jastrzębski Węgiel, no to jest dla mnie zagadka, bo ja nie wiem, jak AZS Olsztyn mógł tak łatwo przegrać ostatni mecz. No i tak to falowanie i spadanie tego Jastrzębskiego Węgla. Tu wygra, tam przegra, tu wygra, tam przegra. I to w zasadzie zdefiniowałoby chyba wszystkie drużyny, które w tym momencie o tę szóstkę starają się walczyć. No właśnie, bo z kolei w Olsztynie no wydawało się, że po tym, co AZS pokazał ostatnio w Jastrzębiu, no to trudno się spodziewać czegoś wielkiego. A moim zdaniem Olsztyn akurat zagrał pierwszy raz od dawna naprawdę całkiem niezły mecz, taki, gdzie przynajmniej dało się w ogóle na ten zespół patrzeć. I to chyba w dużej mierze wynikało z tego, że wreszcie była jakaś skuteczność na lewym skrzydle, chociaż też oczywiście nie od razu, a to się wiązało z obecnością w podstawowym składzie naszego ulubieńca, chyba tak możemy powiedzieć. Ale od momentu, jak się Adrian Buchowski pojawił na boisku, no to AZS Olsztyn zaczął coś grać. Ku twojej, Filipie, zapewne rozpaczy. No a z drugiej strony no Resowia też grała, w sumie no wyglądało to przez 2 sety naprawdę przyzwoicie, może tak nazwijmy. Szału nie było. Lukas Tichaczek korzystał gdzieś tam dzielnie ze środka. To jest taka obserwacja, którą już wcześniej poczyniliśmy, gdzie no nawet taki zawodnik jak Czech, który raczej no nie jest kojarzony z jakąś specjalnie grą właśnie kombinacyjną i z dużą
liczbą piłek posyłanych do swoich środkowych, to tutaj próbował z tego korzystać naprawdę bardzo często jak na siebie. No i ta kontuzja Marcina Możdżonka chyba gdzieś psychicznie dobiła tę drużynę, bo jednak miałem takie wrażenie, że od kiedy Marcin Możdżonek z tego boiska zszedł, no to Resowia zupełnie grać po prostu przestała. Tak, bo te dwa sety jeszcze były w miarę wyrównane i Resowia może mieć do siebie wyłącznie pretensje o przegranie tego drugiego seta, gdzie dwie ostatnie piłki wyrzucili w ataku w aut. No i to przyczyniło się po części do tego, że Olsztyn to spotkanie wygrał dosyć gładko, łatwo. Myślę, że Resowia padła po meczu ze Strzębiem w jakiś dołek formy, być może po części przez to, że zagrali trzy spotkania wyjazdowe, najpierw daleka podróż do Gdańska, potem wyjazd na Korsykę, na mecz z Ajaxu w Pucharze CF, teraz z kolei wyjazd do Olsztyna. Nie za bardzo być może było kiedy zrobić jakąś taką formę fizyczną i po prostu poprawić niefunkcjonujące elementy. Także no Resowia na razie nie wygląda dobrze, ale teraz będzie trochę czasu przed meczem z Lubinem. Właściwie chyba dwa treningi, no ale przede wszystkim powrót do własnej hali, gdzie przecież tak świetnie zagrywali za Strzębiem. No i myślę, że od meczu z Lubinem być może już ta zła pasa Resowi się odwróci. No ja nie wiem, czy tam tak dobrze zagrywała Resowia, czy tak dobrze zagrywał po prostu Tibor Osart. Nie. Ja myślę, że warto podkreślić dobrą zagrywkę Dry i też warto moim zdaniem podkreślić dobrą robotę Marcina Możdżonka flotem. Akurat jak może, żeby nie chcę powiedzieć jakichś, nie wiem, niemiłych słów, znaczy zawsze uważałem Dawida Dryje za takiego no średniaka z aspiracjami. Tak uważam, że on tę lukę dobrze wypełnił. W sensie, ja nie wiem, jak ty, Filipie, się na to zapatrujesz, ale uważam, że jak na, no było, nie było trudne zadanie zastąpienia dwóch wieżowców, czy w zasadzie jednego wieżowca najpierw, czyli Bartka Lemańskiego, a teraz niestety być może też będzie musiał podołać w zastąpieniu Marcina Możdżonka, który kontuzjowany zszedł i wygląda na to, że wypada na trochę dłużej ze składu. No to właśnie jak ty oceniasz Dawida Dryje? No bo ja uważam, że on naprawdę wykorzystuje swoją szansę. O tak. Ja Dawidowi Dryje przyglądałem się dosyć uważnie od dosyć dawna i moim zdaniem to jest taki zawodnik, który mimo już dosyć niemłodego wieku, powiedzmy, bo to już nie jest 20-latek, nie pokazał jeszcze pełni swojego potencjału. Ja jestem zdania, że on jeśli dostanie szansę, jeśli trochę pogranie regularnie, to będzie mógł wznieść się na jeszcze wyższy poziom niż prezentuje teraz, natomiast porównując go z Bartkiem Lemańskim, nie patrząc pod względem potencjału, a patrząc pod względem tego, co obaj pokazują będąc na boisku, to ja jakieś wielkie różnice pomiędzy oboma zawodnikami nie widzę i myślę, że Dawid Dryja tą lukę po Bartku Lemańskim dobrze wypełnia. Z kolei no teraz jeszcze wypadł Marcin Możdżonek i ciężko mi się patrzyło na Marcina, którego wynoszono z boiska po tym jego grymasie bólu, aż trochę się pode mną nogi ugięły, bo mam duży sentyment do tego zawodnika i po prostu było mi bardzo szkoda, że akurat jemu się ta kontuzja zdarzyła, chociaż nikomu kontuzji nie życzę. Prosto nie ma z samolotu, na boisko wszedł Francuz, młody środkowy reprezentacji Francji, Chinenieze. Ciekawy ruch Resowi, natomiast to, że on tak szybko pojawił się na boisku, mogło trochę nie spodobać się Łukaszowi Poruskiemu, który no, jest z Resowią od dłuższego czasu, a tutaj przyjeżdża bardzo młody zawodnik, wysiada z samolotu prosto niemal na boisko. No to jak taki Łukasz Poruski mógł się tam poczuć? Czytałem ostatnio taką wypowiedź Diemakowa, takiego byłego środkowego Zenitu Kazan. On powiedział, że kiedyś usłyszał od Sergieja Szlapnikowa, czyli selekcjonera reprezentacji Rosji, takie zdanie, że w zespole są palacze i pasażerowie. No i Diemaków w tym Zenicie był pasażerem i myślę, że Łukasz Perłowski tak trochę to wygląda, że również jest tym pasażerem. No ja się tutaj nie zgodzę. Łukasz Perłowski pełni bardzo ważną i istotną funkcję pierwszego zagrywającego w Resowi i tutaj tak. Akurat mówię to jakby może tak pod względem tutaj jakimś tam językowym jest to troszkę z przymrużeniem oka, ale jeśli chodzi o meritum, no to absolutnie nie, no naprawdę te jego wejścia na zagrywkę często bardzo mocno pomagają. Natomiast faktem jest, że jeżeli chodzi o same zadania środkowego, czyli takie nazwijmy to domyślne, no to faktycznie troszkę tutaj to nie do końca powiedzmy gra. Jeżeli faktycznie Francuz młodziutki zresztą wpada praktycznie prosto gdzieś tam jeszcze w środę przecież grał mecz Ligi Mistrzów, a już w sobotę wchodzi i jak przychodzi co do czego, no to on pojawia się na boisku, a nie właśnie Perłowski, który od początku sezonu trenuje z zespołem. Chcę podkreślić, że doceniam oczywiście rolę Łukasza Poruskiego wchodzącego z ławki rezerwowych na zagrywkę, bo przyczynił się nieraz do tego, że Resowia zdobywała breakpointy, no ale jednak jest to rola na kilka punktów, kilka akcji w meczu, także ale jednak takiej roli typowego środkowego na dłuższym dystansie nie pełni. Nie wchodzi pod siatkę, nie atakuje, nie blokuje, także to po prostu ogranicza się jedynie do wykonania kilku zagrywek w meczu.
oczy. To jeszcze z cyklu ważne wydarzenia z meczów Asseco Resovi Rzeszów. Aleksander Śliwka zdobywa swojego drugiego asa serwisowego w tym sezonie. Brawo. Ja powiem szczerze, jak zobaczyłem tego asa serwisowego, a nawet powiem więcej, Olek Śliwka jest najwięcej razy zagrywającym zawodnikiem właśnie w drużynie Resovi Rzeszów. Nie wiem, z czego to wynikało akurat, bo nie wiem, te zagrywki jakoś specjalnie swoją trudnością mnie nie powalały. No i powiem szczerze, że ja się jako kibic Olsztyna trochę podłamałem, jak Olek Śliwka tam pomiędzy tych dwóch przyjmujących wtedy Olsztyna zaserwował piłkę, która wpadła w boisko. No ale nie, tutaj po prostu chodzi o element, który tak naprawdę jest do pracy, a Olek Śliwka i tak chyba był najlepszym zawodnikiem Rzeszowa w tym meczu. Tam Kuba Jarosz i Olek Śliwka próbowali robić co mogli, ale zderzyli się z bardzo dobrym i nie wierzę, że to mówię i pewnie jakbym spojrzał do statystyk, też bym nie uwierzył, ale chyba AZS Olsztyn na tym lewym skrzydle udało się doszlusować do skuteczności wyższej niż 50% w końcu, bo i Robert Andringa, który skończył 13 z 21 piłek 62% i Adrian Buchowski 12 z 17, no to nawet Tom Russo 3 na 9 tradycyjnie nie popsuł tego na tyle, żeby nie udało się przekroczyć tych 50%, więc no brawo, fajnie, że wreszcie się udało zagrać tym lewym skrzydłem trochę lepiej. Fajnie i tak w sumie rozmawialiśmy tydzień temu o tym, co musi Olsztyn zrobić, żeby jakoś te beznadzieje na lewym skrzydle przebić. Wtedy no ja stawiałem na Blake'a Shearhorna, tutaj Adrian Buchowski, aczkolwiek ja mam wrażenie, że Adrian Buchowski chyba właśnie lepiej spisuje się wchodząc z ławki. Pamiętam choćby mecz w Szczecinie, gdzie on wyszedł w szóstce, no i tam delikatnie mówiąc szału nie było, a tym razem wszedł z ławki i pociągnął tę grę w ataku, pociągnął też to na zagrywce. Z nim na boisku jakoś, tak jakby w momencie, gdy Adrian Buchowski odblokował to olsztyńskie lewe skrzydło, to od razu odblokował się też razem z nim Robert Andringa. No i z taką skutecznością na lewym skrzydle, gdzie mamy powyżej 70% jednego i powyżej 60% drugiego zawodnika, a przecież są to zawodnicy o niezbyt imponujących warunkach fizycznych, no to Olsztyn może myśleć znowu o wysokich celach, ale podejrzewam, że już w środę zobaczymy zupełnie inną grę i trochę przypomnimy sobie jednak, jak wygląda AZS Olsztyn bez kończącego ataku z lewego skrzydła. Tego się obawiam, zwłaszcza, że no przecież akurat Trefl Gdańsk nie może narzekać na warunki fizyczne u swoich skrzydłowych, ani oczywiście u środkowych zresztą też, także myślę, że tutaj ciężkie zadanie. No bo jednak nie da się chyba ukryć, że trzeba zwrócić na to uwagę. Nie wiem, Filipie, czy się ze mną zgodzisz, na pewno dużo dokładniej śledzisz drużynę Asseco Resovi, ale jeżeli chodzi akurat o blok, no to jest, myślę, taka trochę pięta achillesowa tych skrzydłowych rzeszowskich, bo ani Kuba Jarosz, ani Tibor Osert, ani Olek Śliwka to no nie kojarzą mi się z zawodnikami, którzy specjalnie tym blokiem imponują. I Lukas Sichaczek moim zdaniem również. Ja akurat uważam, że Olek Śliwka zrobił postęp w elemencie bloku, ale okej, no co do zasady tak, no to nie są skrzydłowi, którzy najlepiej blokują. Olek Śliwka na pewno wpisał mi się w pamięci kilkoma efektywnymi, pojedynczymi blokami, także tu na pewno dał się z tego zapamiętać. Myślę, że problemy Resovi w bloku biorą się też po części na pewno z zagrywki, którą Resovia nie zawsze, nie w każdym spotkaniu ma na wysokim poziomie i myślę, że tutaj właśnie ta słabość zagrywki mocno wpłynęła na skuteczność ataku olsztyńskich skrzydeł i właśnie i Buchowskiego, i Andringi, i Jana Hadrawy, a taka różnica między tym spotkaniem, a tym z pierwszej rundy, kiedy to Resovia wygrała na podpromy 3-0, była taka, że wtedy Resovia dużo zagrywała w Michała Żurka flotów i Michał Żurek sobie z przyjęciem mocno nie radził, a tutaj to przyjęcie było rozłożone bardziej równomiernie na wszystkich zawodników i po prostu Paweł Wojewski miał moim zdaniem ułatwione nieco zadanie właśnie tą słabością zagrywki Resovi. Ja bym się tutaj zgodził, faktycznie to przyjęcie wyglądało lepiej, to pewnie też był jakiś tam wpływ tego, że to jednak Adrian Buchowski się pojawił na boisku, no jednak myślę, nie śledziłem tego aż tak dokładnie, ale podejrzewam, że miał jednak do przyjęcia większy fragment niż Tomasz Russo, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o te zagrywki flotem, bo tam często belk jest gdzieś chowany, zwłaszcza w momencie, gdy jest w pierwszej linii, tutaj chyba aż tak nie było. No i efekt jaki był, no to każdy, kto włączył Polsat Sport albo kto wybrał się do hali Urania, to widział. Także no gdzieś zrewanżował się AZS za tę pierwszą rundę, chociaż no, tam było
0 do 3, tutaj 3 do 1, no to w punktach jest równo. No właśnie, no i ja na swoim Twitterze napisałem, że to pierwszy od 12 lat mecz AZS-u Olsztyn wygrany z Resowią Rzeszów w relacji 3 do 0 lub 3 do 1, więc 12 lat było potrzebne, żeby w końcu doszło do tej wiekopomnej chwili. No w międzyczasie oczywiście przepaść budżetowa, przepaść jeżeli chodzi o poziom sportowy, ale Resowia nigdy Olsztynowi nie leżała. W sensie to jest tak, że nawet w tych czasach, gdzie to AZS był teoretycznie lepszą drużyną, bogatszą na pewno, bo co do tego nie było wątpliwości, że wtedy jeszcze budżet Olsztyna wyższy, to ta Resowia jakoś nie leżała. No i w końcu się udało, czapki z głów, natomiast ja żadnych wniosków daleko idących bym nie wyciągał, bo po pierwsze wcale nie jest powiedziane, że Adrian Buchowski zagra teraz w kolejnym spotkaniu. W podstawowym składzie oczywiście. Gdańsk jest w bardzo dobrej formie, no bo już tak płynnie przechodząc do też terminarza, bo pozostaje 7 kolejek do końca i te terminarze trochę się tych drużyn naszych walczących o szóstkę zazębiają, bo każda z czterech tych drużyn będzie grała mecze z Bydgoszczą, z Katowicami, z Warszawą i z Radomiem, więc to są takie mecze, gdzie powiedzmy bezpośrednie porównanie będzie mogło nastąpić. Do tego jeszcze, tak jak Filipie wspominałeś, Resowie z Lubinem, a także Lubin z Olsztynem, to są takie dwa mecze bezpośrednie. No i dalej te terminarze jeszcze uzupełniane z drużynami z innych części tabeli. Terminarz wydaje się być najbardziej korzystny dla Resowi Rzeszów i chyba Jastrzębskiego Węgla, natomiast ja tutaj jestem bardzo ciekaw, czy jeżeli Resowia, która będzie miała jednak puchary i Jastrzębski Węgiel, czy te drużyny poradzą sobie z obciążeniem i tym, że są po prostu pod formą. A może są pod formą właśnie, bo szykują się na te jakieś tam, nie wiem, nadchodzące maratony tych spotkań. No bo tutaj środa, sobota, no to tak będzie wyglądał terminarz Resowi i Jastrzębskiego Węgla przez następny miesiąc chyba, tak? No tak, bo teraz mamy kolejkę w środku tygodnia, a później właśnie dwa kolejne tygodnie pucharów. No i jeśli awansują dalej, to nawet już praktycznie do samego końca, tylko czy awansują dalej, no to już jest inna sprawa. Raczej będzie trudno o Jastrzębiu, mówiliśmy z Zaksą, no a z kolei Resowie czeka Białgorod. No i czeka, myślę tutaj zwłaszcza, tak mówiłeś Filipie o tym, że Łukasz Perłowski nie bardzo ma okazję poatakować, poblokować, no to teraz będzie miał okazję poatakować i poblokować naprzeciwko Dimy Muserskiego, bo wiemy, że w pucharach Cinaniezę zagrać nie będzie mógł, z tego względu, że grał w barwach Tuluzy, także Resowie zostaje tylko z dwoma środkowymi, no i ciekawe, to jestem ciekaw naprawdę, jak to będzie wyglądało i jak sobie taki Łukasz Perłowski, który praktycznie od początku sezonu niemal tylko serwuje, nagle jak wyjdzie naprzeciwko Muserskiego, a może właśnie taki efekt tak zwanej świeżości, niczym Simon Amman na igrzyskach w Salt Lake City, gdzieś wyskoczy i jak ten Filip z Konopi i po prostu nagle Dima Muserski okaże się, że znalazł w końcu takiego rywala, z którym poradzić sobie nie jest w stanie. No ja jeszcze tylko dodam, że Łukasz Perłowski jeszcze w tym sezonie, gdyby wcześniej się Resowia spotkała z Białgorodem, to mógłby Dimę Muserskiego ukąsić flotem w przyjęciu, no bo on tam próbowany przecież, Dima Muserski, na przyjęciu w Białgorodzie. No tym razem może być to trudniejsze, no chyba, że jakaś tam piłka skrótna na środkowego, czy piłka, która przewinęłaby się po siatce. Mówiłeś, Piotrek, że Bartolomej Cinaniezę, czyli nowy środkowy Resowi, nie będzie mógł zagrać w Pucharze CF. Z kolei teraz pojawia się sytuacja być może z limitem obcokrajowców w Asseco Resowi podczas meczu Pudligi, bo nie było to do tej pory do końca wyjaśnione, ale no, mogę to potwierdzić, że Lukasz Tichaczek nie gra w Pudlidze jako Polak. Mówiło się o tym, że być może od grudnia będzie już jako Polak, natomiast on do dzisiaj i już raczej do końca sezonu będzie traktowany jako obcokrajowiec, także no jeśli na boisku będzie Tibor Rosart, Lukasz Tichaczek i Cinaniezę, no to na przykład Jochen Szeps czy Elvis Krastins na boisku już się nie będą mogli pojawić, także tu trzeba będzie się od strony Resowi pilnować. Także no trochę to komplikuje sytuację, ta kontuzja i Marcina Moździonka i Bartka Lemańskiego. No nawet powiedziałbym, że bardzo komplikuje z tych wszystkich względów. No i czy będą się musieli pilnować, Andrzej Kowal ma już na swoim koncie walkover za czterech zawodników. Wiemy, że teraz już to jest teoretycznie przynajmniej, bo system ma nie dopuścić do takiej sytuacji i ma cofnąć każdą zmianę, nawet jeżeli będzie to taka sytuacja jak w przypadku Skrybełchatów, gdzie nie ma tej zmiany jakby bezpośredniej, a ten błąd dopiero pojawia się później w wyniku rotacji z libero. No ale w ogólnie no, mocno ogranicza to możliwość manewru, no bo w tym momencie albo trzeba będzie zdejmować na przykład Lukasa Tichaczka,
żeby zmienić czy Kubę Jarosza, czy Jochena Szepsa, no, albo tylko Dominik Depolski będzie jakby dostępny do gry. No dobrze, może przenieśmy się jeszcze na dół tabeli, bo tam znowu się troszkę wydarzyło, tak bym to powiedział. I zmieniła się ta czerwona latarnia, jak to się przyjęło mówić, plus ligi, no bo spadł na ostatnie miejsce zespół Dafispołem Kielce. A BBTS, który mimo wszystko może sobie pluć w brodę, bo już prowadził 2-0 z GKS-em Katowice, ostatecznie skończył ten mecz tylko z punktem, no ale pozwoliło się to wydostać z tego ostatniego miejsca dzięki lepszemu bilansowi setów. Tak, ale chyba i Bielsko, i Kielce aspirują nieco wyżej niż tylko zajęcie przedostatniego miejsca w lidze, bo to w ich sytuacji po prostu nic nie daje. No Bielsko w tym jednym punkcikiem w Katowicach zmniejszyło stratę do miejsca barażowego, 14. Łuczniczka Bydgoszcz tam z 19 punktami. No i Łuczniczka Bydgoszcz, kolejny mecz bez punktów, tym razem PGS Krabełchatów. No tutaj trudno było oczekiwać, że nawiąże rywalizację, no i PGS Krabełchatów po prostu przyjechała, zrobiła co swoje. Przyjechała, zobaczyła i zwyciężyła. No i Łuczniczka jeszcze dodatkowo w trudnej sytuacji, bo Metod Jana nie wczyli do tej pory no, pewny punkt zespołu, wypadł przez kontuzję. Oglądaliśmy Pawła Gryca na przyjęciu już w kolejnym meczu, tylko że w poprzednim no to wynikało to z tego, że po prostu Jakub Bednaruk zdecydował, że z Zaksą spróbuje takiego wariantu. Widocznie nie był do końca zadowolony z Żeni Gorczaniuka, albo po prostu no, chciał jakoś zaskoczyć Kędzierzynian, co zresztą w pierwszym secie mu się udało. No a tym razem po prostu znowu praktycznie bez manewru Łuczniczka na tym przyjęciu, no bo tylko jeszcze młody Kacper Bobrowski, dla którego najwyraźniej to są za wysokie progi, jeszcze gra w plus lidze, on się pojawia raczej tylko na zagrywkę. No i Paweł Gryc, Gorczaniuk, no i niestety w takim zestawieniu ewidentnie no Łuczniczka nie była w stanie nawiązać rywalizacji, mimo że Skra wyszła takim składem no gdzieś w półrezerwowym można powiedzieć, bo tam się pojawił na boisku i był i Szymon Romać, i był Milan Katić. No a mimo to, to Łuczniczka, mimo że bardzo dobrze też zaczęła, bo tam chyba 9-2 mieli w pierwszym secie, no to koniec końców dość gładko przegrała. A do strefy barażowej spadło znowu Zawiercie i tak jak mówiliśmy, że na początku był ten terminarz bardzo trudny dla Warty, tak już no wydawało się, że gdzieś z Czarnymi to już jest taki rywal, z którym powinni chyba powalczyć, biorąc pod uwagę też ich aspiracje. A tutaj jednak dość gładkie zwycięstwo Radomian. No gładkie jak gładkie, ale trzysetowe. W kontekście Aluronu Virtu Warty Zawiercie na początku nagrywania naszego podcastu, a i co za tym idzie też na początku sezonu, no ta passa początkowa właśnie Zawiercian była bardzo nieudana, no bo oni przecież przegrali 5 spotkań z rzędu chyba, nie zdobywając tam ani jednego punktu. No i właśnie wtedy wspominaliśmy, że ten terminarz bardzo niekorzystny dla Zawiercian. No i finalnie udało się wtedy zdobyć 4 punkty, jeżeli dobrze pamiętam, w 8 spotkaniach. No i tym 8 spotkaniem było spotkanie z Czarnymi Radą. Teraz znowu mamy te 8 spotkań, w których Zawiercianie no, faworytami nie byli. No i poza tym jednym meczem z PGS Krabełchatów, gdzie no wychodziło im wszystko i tutaj czapki z głów za ten mecz, no to w zasadzie dołożyli tylko jeden punkcik z Olsztynem, jeden punkcik z Lubinem u siebie, no i znowu w 8 spotkaniach tylko 5 punktów. Teraz oczywiście rywale już bardziej z ich półki i myślę, że tak jak zresztą w poprzednim odcinku wspominałem i dalej uważam, że podtrzymuję tę tezę, że Zawiercie się spokojnie wybroni, natomiast postępu jakiegoś specjalnego nie ma, nie widać, tak? Czyli no, chyba po prostu ten poziom sportowy Zawiercia jest tu, gdzie jest, czyli on jest gdzieś na okolicach 12, 11, 12, 13 miejsca i przy niekorzystnym zbiegu okoliczności oni jeszcze mogą faktycznie mieć tę na swoich barkach walkę o utrzymanie w barażu. Ja myślę, że Zawiercie ze względu na terminarz rzeczywiście się z tej strefy barażowej wygrzebie, natomiast w pamięci zapadł mi cytat Wojciecha Drzyzgi, który kończył transmisję meczu Kielc, że powiedzmy sobie szczerze, to już jest koniec dla Kielc. No i ja jestem skłonny się z komentatorem Polsatu zgodzić. Wydaje mi się, że Kielczanie mogą już mieć ogromny problem, żeby się z tej strefy spadkowej wygrzebać, zwłaszcza, że no nie za dobrze to wygląda, jeśli trener Dariusz Daszkiewicz już bardzo szybko musi zajmować swojego, można powiedzieć, trochę lidera ataku Tomislava Dokicia, puszczać za niego nominalnego przyjmującego Łukasza Łapczyńskiego, no to już widać takie trochę bardzo awaryjne rozwiązania i takie trochę wygląda to jak improwizacja. I moim zdaniem tej stabilności zabraknie. Tonący brzytwy się chwyta trochę. Tak, trochę już wychodzi taka improwizacja. A ja drugim przysłowiem polecę, tak krawiec kraje, jak materiał staje, a materiał no nie staje. Tak, trochę parafrazując żarty Ireneusza Mazura, to Dariusz Daszkiewicz bardzo szybko posłał Tomislava do kicia.
No cóż, no ale tak poważnie, no to wydawało się, że no Kielce muszą tych punktów szukać i wydawało się, że mecze właśnie z GKS-em Katowice, z MKS-em Będzin, które przecież też miały swoje problemy ostatnio, no to są właśnie takie spotkania, w których tych punktów szukać powinni. Świetnym przykładem jest właśnie BBTS, który walczy do końca i który gdzieś tam stara się te punkty urywać, a tutaj no 0-3 i co prawda przed nim jeszcze ten mecz z BBTS-em, ale no mimo wszystko faktycznie zamykają się gdzieś te bramy, zamykają się te szanse i tak jak jeszcze widzę gdzieś przed Bielskiem szansę, bo po prostu biorąc pod uwagę, jak oni ostatnio grają i że faktycznie punktują powolutku, pomalutku, ale jednak gdzieś się do tej łuczniczki zbliżają, no to w Kielce, mimo że niby dorobek punktowy ten sam, no to takich szans już do końca nie widzę. No za to Będzin z kolei dobry, udany demiut trenera Hido Fermoulena postawił na Jakuba Peszko w podstawowym składzie i chyba był to dobry wybór, bo co prawda no Kuba Peszko to nigdy nie był zawodnik, który błyszczał gdzieś specjalnie w ataku, ale no ewidentnie po prostu gdzieś w tej parze z Marcinem Walińskim tak trener też gdzieś podzielił zadania. Można powiedzieć, że Marcin Waliński mógł w ataku błyszczeć razem z Rafaelem Araujo, a Kuba Peszko robił powiedzmy swoje. No i efekt był jaki był, natomiast na jakąś ocenę większą będzie nam to trzeba poczekać jednak na trochę mocniejszych rywali, myślę. Dalej no ta walka o uniknięcie baraży będzie i nie będzie łatwa. I wydaje się, że jednak, no tak jak mówiliśmy, Zawiercie się raczej wygrzebie, bo po prostu ten terminarz ma zdecydowanie łatwiejszy już teraz do końca sezonu. Będzie musiał walczyć o to Będzin, no i będzie musiał walczyć o to Espadon Szczecin, bo w Szczecinie no, dalej szukają gdzieś tego przełamania. No i nie idzie. Nie idzie, to już ta seria porażek, ten licznik bije coraz mocniej. Duża szansa na przełamanie w Kielcach, no bo kolejny mecz właśnie Dafis Poem Kielce kontra Espadon Szczecin. No i tutaj dwie drużyny z bardzo dużymi problemami. Ciekaw jestem, kto z tego pojedynku słabe uszy, może złe słowo, ale co w pojedynku tych drużyn, które ewidentnie pod formą, bo o takim jakby, nie wiem, jakimś rozedrganiu emocjonalnym i takiej jakiejś tam obawie, stresie, który gdzieś zaczyna chyba siedzieć w drużynie kieleckiej, to chyba najlepiej mówi ta ostatnia akcja meczu z Będzinem, gdzie banalnie prostej sytuacji przy piłce meczowej dla Będzina. Najpierw złe dogranie, żeby nie powiedzieć bardzo złe dogranie do libero w obronie rozgrywającego Stępnia, potem libero dorzuca piłkę do lewego skrzydła, natomiast piłka przelatuje nad sędzią i spada już za słupkiem sędziowskim. No to pokazuje bardzo dużo, nawet nie chodzi o umiejętności Kielc, ale bardziej mówi to o stresie, który po prostu siedzi w drużynie. I wydaje mi się, że jeżeli też nie opanują tego stresu, no to będzie bardzo trudno, żeby powalczyli o cokolwiek jeszcze innego niż po prostu o honor. Mówiliście przedtem o dwóch zwycięskich spotkaniach Hido Vermeulena, to nie podlega dyskusji, że no na razie nie ma się o co Holendra przyczepić, natomiast myślę, że trochę niepokojące jest to, że pod wodzą Stelio De Rocco i pod wodzą nowego trenera w zespole z Będzina rezerwowym jest Łukasz Kozub i kolejny trener już stawia na amerykańskiego rozgrywającego. Jana Save utrzymał miejsce w szóstce i chyba to już nie jest przypadek. Być może coś takiego z tym Łukaszem Kozubem się dzieje, że może nie spełnia pokładanych w nim nadziei aktualnie. No szkoda, bo zwłaszcza początek sezonu miał względnie udany. Miał to miejsce, wydawało się dość pewne. Będzin wtedy też grał dość dobrze. Nagle coś się gdzieś załamało w tej grze. Właśnie Amerykanin zaczął dostawać więcej szans. No pytanie, z czego to wynika? Gorsza forma Kozuba? Czy może no po prostu? No każdy trener też ma jakieś tam swoje preferencje, a wiemy, że to jest dwóch zupełnie różnych rozgrywających. Safe nadrabia tymi elementami innymi, typu właśnie bloku, typu jakieś kiwki, typu nawet zagrywki. No ciężko to ocenić, nie siedząc gdzieś w środku, nie widząc też treningów, ale no fakt, zgadzam się, że no duża szkoda, bo początek sezonu był bardzo dla Łukasza obiecujący, a od dłuższego czasu już tak wesoło nie jest. Myślę, że na koniec jeszcze zapytam was o jedną rzecz, bo w sumie jak się spojrzy w tabelę, no to tak naprawdę Czarni Radom jeszcze gdzieś może optymistycznie, ale mogą mieć nadzieję, że jeszcze się załapią do walki o tę szóstkę, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak ci rywale, te zespoły z miejsc od 5 do 8 się prezentują w ostatnich meczach, jak nierówno i jak no generalnie często słabo po prostu. A z kolei Czarni myślę, że dali pokaz naprawdę ciekawej siatkówki, fajnej siatkówki właśnie w meczu z Zawierciem, mimo dużej liczby kontuzji. Ja tu się zastanawiam, oczywiście bardzo ciężko będzie im jednak do tych playoffów się załapać, chociaż tak jak mówię, jeszcze jakieś tam szanse w miarę realne można gdzieś widzieć przy naprawdę serii świetnych występów.
Natomiast no co by było, gdyby oni nie mieli tylu tych kontuzji, bo naprawdę no nie ma drugiej drużyny chyba w lidze, która aż tyle problemów zdrowotnych by miała co Czarni w tym sezonie. Z konieczności Wojtek Żeński gra na ataku, a mimo to no, pokazują, że walczą, że grać potrafią i myślę, że tak jak Robert Prygiel często był przez różnych tutaj ludzi nieco czasem wyszydzany albo po prostu no, nie był aż tak ceniony, nie był aż tak szanowany, tak to nazwijmy, no to myślę, że jednak ogólnie te wyniki i ta gra Czarnych pokazuje, że no, potrafi sobie radzić naprawdę z sytuacjami kryzysowymi całkiem nieźle. Przynajmniej tak bym to określił, a może nawet wręcz po prostu dobrze. Na mnie dyspozycja Czarnych w ostatnim spotkaniu zrobiła bardzo dobre wrażenie. Myślę, że zwłaszcza pochwaliłbym tutaj Dejana Vincicia, który moim zdaniem rozegrał świetne spotkanie, nie tylko jeśli chodzi o rozgrywanie, ale również o elementy takie jak jakiś blok, zagrywki, też bardzo przytomnie reagował w wielu sytuacjach, czy to obijając piłkę o blok w trudnych sytuacjach. Także no bardzo jasna postać tego zespołu. Czarni myślę, że powinni sobie pluć w brodę przez to, że nie ograli Skrybełchatów. Gdyby tamten mecz potoczył się bardziej po ich myśli, no to teraz patrząc na ich terminarz, mają najbliższe spotkanie z Jastrzębiem, potem z Resowią i z Olsztynem, czyli z tymi bezpośrednimi rywalami do miejsca o szóstkę. Także mimo tego, że to spotkanie ze Skrą przegrali, to jeszcze bym ich nie skreślał, aczkolwiek spotkania najbliższe niełatwe, ale na pewno nie są skazani na pożarcie. Byłoby im łatwiej, gdyby ten mecz ze Skrą wygrali, ale jeszcze może być taka sytuacja, że Czarni w grze o szóstkę się będą liczyć. No ja myślę, że nie będą się liczyć w grze o szóstkę. W sensie tak myślałbym, że faktycznie to mogłoby się wydarzyć przy takim, nie wiem, jakimś teraz podziale punktów, na przykład w tych meczach Jastrzębsko-Lubińskim i olsztyńsko-rzeszowskim. Tego podziału punktów nie było, no i to się to tam, no 6 punktów przy 7 spotkaniach do końca, to uważam, że to już jest bardzo dużo, no a Radom ma trudny terminarz, no nie oszukujmy się. Ale z jednej strony trudny terminarz, a z drugiej to jednak są to te pojedynki bezpośrednie i gdzie nie odrabiać, jak właśnie w meczach z bezpośrednimi rywalami. No sytuacja, gdzie Czarni grają po prostu dobrze, a tym zespołom, czy Jastrzębiu właśnie, czy Resowi, czy Olsztynowi trafia się gorszy mecz, no to nie jest jakieś wcale założenie nierealne i nagle no 3 zwycięstwa za 3 punkty i Czarni gdzieś wskakują już możliwe, że do 6 albo są bardzo blisko tego, także no najbliższe kolejki oczywiście wszystko myślę wyjaśnią, będzie Czarnym na pewno bardzo trudno, no bo to jednak musi być seria bardzo dobrych występów, ale gdzieś jeszcze z tego tylnego fotela myślę, że trzeba na nich trochę zwracać uwagę i mieć ich na oku. Życzyłbym sobie, żeby w 30 kolejce była taka bardzo podobna sytuacja w tabeli jak teraz, że każdy mecz jest właściwie o coś i czekają nas ogromne emocje w środę, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem tylko jeden mecz jest taki, że po prostu się odbędzie i nie będzie miał wielkiego znaczenia. Mam tutaj na myśli spotkanie Zaksa Kędzierzyn-Koźle z GKS-em Katowice, bo Zaksa raczej pewnie zmierza po pierwsze miejsce w tabeli, z kolei GKS Katowice po tej serii 4 zwycięstw raczej już swoje w tym sezonie ugrał i oni się raczej nie będą liczyć ani w grze o szóstkę, ani już raczej nie grożą im baraże. No tak, jak najbardziej się tu zgadzam. Faktycznie no mecze, czy to właśnie pomiędzy zespołami zainteresowanymi walką o szóstkę, czy pomiędzy tymi, które gdzieś będą się biły właśnie o to utrzymanie albo uniknięcie barażów, czy z kolei no wiadomo, że Skra i Joniko wciąż muszą gdzieś patrzeć, a nie, przepraszam, Skra i Joniko akurat to jest ten mecz przełożony. No ale właśnie, ten mecz przełożony Skry z Joniko, który się odbędzie w późniejszym terminie, też należący jednak do tej kolejki, będzie bardzo istotny i dla układu tabeli, dla rywalizacji o uniknięcie konieczności gry w ćwierćfinale. Bezpośredni awans do półfinału tutaj może się między tymi zespołami rozgrywać, chociaż ja przypomnę, już wcześniej o tym wspominałem, myślę, że tutaj jeszcze może liczyć się Tref, będąc ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji. No ale Tref z kolei, jeżeli chce właśnie jeszcze o te drugie miejsce walczyć, no to nie może sobie pozwolić praktycznie na żadne straty punktów, albo niemal żadne. No i takie wyzwanie jednak będzie właśnie choćby w starciu z Indykpolem AZS-em. Już w środę najbliższa kolejka, bardzo emocjonująca, tych spotkań o coś coraz więcej. Ja bardzo się cieszę, że spadki wróciły, no bo to powoduje, że i spadki wróciły i ta walka o szóstkę i te takie playoffy, które dają szansę tak naprawdę większej liczbie drużyn o walkę o medale. Cieszę się, że ten system rozgrywek został wprowadzony, no i to powoduje, że czekają nas bardzo duże emocje. No i o tym, co w tych środowych i weekendowych spotkaniach się wydarzy, myślę, że opowiemy wam już w następnym odcinku, a za ten odcinek dziękujemy. Dziękuję, Piotr Złoch, Filip Korfanty i Michał Kwiatko-Bębnowski.